There is some foods also like. May food. Kurde, przykre to jest, że ci ludzie tak reagują. Słuchajcie. Nie. No dobra, no. Zobaczcie, no. Pokażmy, jak to wygląda faktycznie. What is there? It's okay, I go there? Yes. It's okay, I go there, yeah? You sure? Yes. No problem? Slowly, but can go, yeah? Okay. Mówią, że mogę tutaj iść. No dobra, to zobacz. Yeah. It's okay to go there? Yeah. Yeah. It's okay. Hi. Okay. Hello. Hi. Thank you. Yeah. So. Okay. Slowly. Yeah. Slowly but sure. You work? Yeah. Why? You don't have any assistant? No, I don't have. At the moment, I had, but not now. Not now. So you're just walking here. Yeah. Okay. Be careful. Yeah. Hello. Mayong buntag. Trabaho na ka mabili saya. Zobaczcie, jak te domy wyglądają. You want to go there? Yeah. If it's okay. I can guide you. Okay. You wanna go first? Yeah, me first. Okay. Okay, you just follow. Yeah. You know how to speak Bisaya? Gamay. Gamay kayo. Do you blogger like a hern? Yeah, I'm a blogger, yeah. Yeah. So what's the name so that I can subscribe? I will show you later because it's in Polish, so okay. I okay. With me the follower also you subscribe. Okay. Zobaczcie co tutaj się wyprawia. Chcę wam pokazać jak najwięcej, jak to wygląda, żebyście, no bo nie są to codzienne widoki. Tam dziewczynki się chowają. Ale co ciekawe, właśnie w takich miejscach panuje siwieckie. Zobaczymy, jak tam zaraz będzie w tym tutaj towarzystwie. Oni wyglądają, jakby była wieczna impreza. Hello. Wow, patrzcie na to, patrzcie po czym ja chodzę. Żebyście zobaczyli, to się całe rusza w ogóle, nie? To się rusza. Wow. Where are you going? Here. What do you do here? I don't know, just, you know, roam around to see what's happening here. It's okay? Okay. So you speak English, you are from Bohol? You are from Bohol, you are not from Mindanao. I'm from Mindanao. You are from Mindanao, yes. Yeah? Okay. This guy is very happy. Yeah, because he's drunk. Okay. Who is with you? Alone. I'm alone. You don't mind that I'm here? It's okay? It's okay. Okay. People here seems to be very happy. Yeah. It's very interesting, like people in these poor areas, they are very happy. How come? How is that? So, kasi because Sunday. Because Sunday? Yes. Okay. Yes. How about Monday? No happy? No. On Monday, you're not gonna be happy? Happy, but not all. Ah, okay. So, you don't you're mind? So tall. I like your height. Thank you. But you don't mind that I'm roaming around here? No? It's okay? You're not offended or anything like that? It's okay, yeah? Okay. Just be careful. Yeah. You're a learner. Yeah. Para pa ikaw followers, yeah.
Wala ka kasabot. Wala ka kasabot. But you understand, you're speaking Bisaya. Gamay, gamay kayo, gamay kayo. Okay, go ahead. This, yeah, yeah, this is your dad? This is your family? Yeah, this is my dad. Okay, hello. Okay. Yeah, yeah. Hello. Hey. Hello. Kakain ba? Hey. You drink? Hello. You drink? No, thank you. But I have to tell you. I can give you, you know, like for if you wanna drink today. Yes. Today. Okay. Wait a second. Let's go find that. Okay, for you guys, so you can okay, say it. Okay, thank you. And happy Sunday, yeah? Yeah, happy Sunday. Very nice, your tato. Thank you. You also. Chigupanilo. If you get a video, you can tell that, you know, the how much your tato? Here about for the tick for a video because it's a private, you know. I ask people. I ask people. Yeah. I ask there. But the chip thing you can ask about this. Okay. Yeah. It's too late. I'm already here. I just concerned to you. It's okay. It's okay. Thank you. How much your tato? I don't know, like yeah, about this. A lot. Because it's expensive in Europe, you know. Namuli kasi kupan makain uman. Eh, ang ay kita mare kai. Ah, tumbuna la kami. There, I just wanna go there to see what's there, yeah. Go there. We have a, you know, the church there. Really? Yeah. You have a church there. Okay, I'm gonna go there first. And no, then you can go there first. Okay. Ako na talang duwalo. See ya, thank you. Okay, pero ikaw. No, tutaj już jest niezły hardcore z chodzeniem, trzeba bardzo uważać. Hello. Agikao. Oni wiedzą gdzie. Okay, yeah. Slowly but surely, yeah. Oh, hot. No to co? Ciekawe klimaty, co? Turyści tutaj raczej nie przychodzą. Myślę, że jestem pierwszym białym, który tutaj się pojawił. Wszędzie porozwieszane pranie zawsze jest. Okej, przejdę jeszcze tam kawałek. Tutaj zobaczcie, ile w ogóle ich mieszka w jednym małym skupisku. Ej. Doing to scare, I think. Nice hair! A chyba to już jest koniec, tak. Tutaj już wygląda na to, że tutaj już jest koniec. Tutaj śpią. Hello. A nie, tam jeszcze gdzieś się idzie dalej. Tam jeszcze można pójść nawet dalej, ten gościu tam idzie. Dobra, zobaczmy, spróbujmy. Mam nadzieję, że nie wpadnę tutaj do wody. Patrzcie na to. Hello. Hello. Hey, what are you doing here? Just nothing, you know. Are you a vlogger? Yeah. Oh. Just wanted to see. I never been in a here, you know. Hey, what are you doing? Recording vlog, YouTube. It's okay? Okay. It's okay? You get one more boat. Drink? for drinking? Wait, if I. I don't. Okay. I have only big money now, sorry.
I already gave all the money there. It's okay. It's okay. Hey, you can go over there. Yeah? So many people there. Yeah? Okay. Because there is... Oh. Yeah. Guapo. Guapo. Yeah. You know how to speak Bisaya? Gamay, gamay, gamay. Gamay, yeah. Dili dako gamay. No dobra, tutaj jeszcze kawałeczek wejdę, zobaczę co się dzieje. Hello. Ja tam już nie będę przychodził, bo tutaj przez to się nie i co wie. Się dziewczyna przestraszyła. Dobra, idziemy tam, gdzie ona mówiła, żeby pójść. See you. Okay. Nie wiem co ona robi, szczerze mówiąc. No dobra. Idziemy dalej. I have only big money, sorry. I don't have 100. I will bring it next time. I have to change the money. Zobaczcie, ta pani tutaj ma taki sklepik. Thank you. Thank you. Hey, my friend. You drink? No, thank you. It's okay. Thank you, thank you. You can join us. No, thank you. Because you give us, you know, yeah, the money. Yeah, it's okay. For you. Yeah. Enjoy. Enjoy. Happy money. See ya. Zobaczę jeszcze, co jest tutaj. Hello. O, tutaj nawet mają bilarda. Zobaczcie na to. Klub tutaj jest taki, bilardowy. Wow. Nieźle. No dobra. Zobaczmy co jest tutaj. Powiem wam, że po tym się chodzi tak, no średniawo. Szczególnie z kamerą, a te deski jeszcze się tak wyginają, że masakra. Ale dobra, zobaczmy co jest tutaj. Hello. Wygląda na to, że mnie zapraszają. Yeah, yeah. Oni chodzą po tym normalnie jak... No wiadomo, wyćwiczeni są. Ale dobra, przejdźmy tutaj, zobaczmy co jest dalej. Hello. Okay. Nice to meet you. Kamau ka Binisaya? No. Gamay kayo, gamay Binisaya. Gamay, gamay. English. Dahil ba ka din rin gibawal ang picture? Yeah, yeah, yeah. Vlog, YouTube. Kapitan. Kapitan? Oh, okay. Kinanglan manangin ka dito kay dili pwede din mag-picture. Ah, okay. So have to talk with Kapitan, yeah? Okay. Okay, okay. I will talk with Kapitan. Pwede Kapitan. Pwede ka mo balik ka rin. Okay, okay. Kay mo may ilahang balaon. Okay. Sorry lang, sorry. Okay, it's okay. Thank you. Kofan, NCIP, National Commission, Indigenous People. Okay, okay. Ato ka mananghin. Okay. Okay, I will talk with Kapitan. Thank you.
Yeah, yeah. Oh my God. No, no picture. No picture. No. Where is Capitan? Oh. Where is Capitan? There. Okay. 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 Ten gościu mi powiedział, że nie można robić zdjęć, trzeba gadać z kapitanem, więc się zawijam stąd po prostu i tyle, no. Nie chcę żadnych przypałów. Myślę, że zobaczyliście mniej więcej włącznie ze mną, jak wygląda ta dzielnica. Yeah, I'm going there. See you, thank you. Thank you. Hello. Trochę tu śmierdzi, szczerze mówiąc, od tych wszystkich śmieci. Nie jest to jakiś taki mega przytłaczający zapach, ale jakiś tam zapach jest. No zobaczcie jeszcze raz. Hello. Cały mokry jestem. Way out is there, yeah? There. Okay. Thank you. Tam jakieś łódki gościu robi. No oni się utrzymują głównie z rybołówstwa. Tutaj taki lepszy dom w ogóle też, znaczy lepszy, no w sumie lepszy w porównaniu do tych co tam, to murowany, drzwi przeszklone nawet tam mają. Mega się spociłem. Przyjechałem porozdawiać trochę ciuchów i jedzenia. Nie robię tego, żeby sobie wybielić wizerunek po ostatnim filmie czy coś takiego, bo pewnie niektórzy będą tak myśleć, bo nie uważam, żebym musiał wybielać swój wizerunek. Myślę, że jest w miarę biały. Robię to dlatego, bo znajomy po prostu wraca do Polski i zostawił mi trochę, hello, zostawił trochę ciuchów, no i dorzuciłem trochę jedzenia. Dorzuciłem też trochę ciuchów, zaraz to będziemy robić. Tylko taki wstęp malutki. Przyjechałem tutaj, widzę już wszyscy się patrzą, więc pewnie będzie grubo. Chciałem tylko powiedzieć, że na koniec filmu
odniosę się do wszystkich komentarzy, które były, znaczy nie do wszystkich, ale do komentarzy, które były pod ostatnim filmem. Hejtami się w ogóle nie przejmuję, całkowicie po mnie spływają takie typowe głupie fazy, że o, co ty myślisz w ogóle, że będziesz jakimś, nie wiem, Snoop Dogiem czy coś takiego. To jeszcze nic, pikuś, tam dużo gorsze były hejty, takimi się nie przejmuję. Konstruktywną krytykę przyjmuję, feedback to feedback, tak? Doceniam każdy. No, także na koniec o tym trochę wam powiem. No a teraz bierzemy się za akcję, tak? Idę tutaj do tych ludzi i zapytam się, gdzie można by było pójść i porozdawać najbiedniejszym ciuchy. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś przypałowo odebrane. Hello? Is it okay to come? I have some clothes to give away. Like if some of you want, or some people from this community want some clothes, I have some clothes. Some are new, some are almost new, branded, nice, if you want. Should I bring it here or where you think? Ah, you don't speak English? No English at all? Got my visa, yeah. Wala ko kasabot. Well, Tagalog also, no. There is nobody here speak English? No, you speak English. Yeah, I understand, but I cannot speak Visaya, only Gamay, but I have clothes to give away for the people if they like. Should I bring it here? I'll bring it here, yeah? Okay. Dobra. Idę po te ciuchy, przyniosę je tutaj. To będzie taki... No mega spontaniczny odcinek, ale takie są w sumie najlepsze. Trochę rozkręcę jasność, bo tam jak wejdę, to się przyciemni. Choose anything you want. And this is also another one. For anyone, like you choose, just, you know. Just choose the sizes and things like that. And I'll unpack this one in a moment also, yeah. Just one second. No widać, że zapotrzebowanie. There is, yeah, I'm happy that you know, like you. Guys, it's okay. There is. Let's finish with this, and I'll put it there. Yeah. Yeah. Mo, it's all for boys. Sorry, no for girls. Okay. There is more here, yeah. Like you can put it here one second. Australia or wait. Just put. Także jak widzicie, te community, ta społeczność tutaj na pewno potrzebuje takich rzeczy i ciuchów i jedzenia, skoro się tak na to rzucają. Hello. Hello. No clothes for you because you are so small. You speak English? Yes, I speak English. You speak English, awesome. Nice. Oh, you have something also. For dad, maybe. Dobra, plecak, żeby mi oddali tylko. It's okay. I know the bag I need to take. The bag I need to take. I'm sorry. This is. No, just the. No, I can give you another bag next time. But this is my only bag for travel. Your drink. Well, if you invite them, I can have a one shot, yeah. If you back
your list with our Jeremy. You know, look, yeah? No, he's okay. I'll just help. Thank you so much. Wait, I'll give you money for a beer. Wait. Hey, my friend. For beer, yeah? Okay! Very much! It's good. Yeah, it's good. It's good. It's a gift, actually, so... Wala koka sabot! Gamay Visaya. Scorpion! Yeah, yeah, I know, it's a nice bag. It's a very nice bag. Yeah, but I travel a lot, so I need it. In the province. Yeah, yeah. Sorry, this bag I cannot give you. It's okay. I'm happy you say that. I'm happy you say that. What's that game? What is that game? That game is Dama. Okay. It's a combination of the chess. Okay. Simpler version of chess, yeah? Yes. Okay, nice. Yeah, okay? Yeah, of course. Are you already me? I don't know how to play that game. So, you need more clothes? If I have more clothes, it's bring here? Yeah, okay. I'll talk with some of my friends. More on shorts. Yeah, there is a lot of shorts I brought, but yeah, people took it. So yeah, if I have any, I talk with some people, some of my friends, and I can bring some more, yeah. Yeah. Okay, nice to meet you guys. Thank you so much. Zobaczcie, torbę mi przypomniał, żebym zabrał. Jaki wdzięczny chłopak. Thank you so much. No, not tomorrow. Maybe 1 week from now, maybe 2 weeks from now, something like that. I'll try to bring some more, yeah. Thank you so much, guys. I'm just gonna walk around, record something. And see you next time, hopefully. Thank you. See ya. See you. Przejdę się jeszcze tutaj kawałek. Szybka akcja była z tymi cichami. Przejdziemy się tam, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak wygląda ta dzielnica. Już ją kiedyś pokazywałem, ale w ten akurat region nie wszedłem. Ten region, ten rewir jest ponoć najbiedniejszy. No to troszeczkę tutaj pochodzimy i zobaczymy, jak to wygląda. A propos bezpieczeństwa co do takich miejsc, no różnie to bywa, ale ogólnie filipińskie slumsy są w miarę bezpieczne. Hello. No, czego im nie można odmówić, to widoków na pewno. Hello. How are you? How are you? It's okay to go there? Yeah. Okay. Się okaże, że cały odcinek to będzie jedno ujęcie. Nie no, żartuję, prawie. Jeszcze wrócimy do tematu, o którym mówiłem wcześniej. Tutaj się wyprawia. Nie wiem, czy to będzie. Fajnie się myją, to może nie będę tam pokazywał, bo to jest trochę nie fajne. Hello? Is it okay to go there? No? No? Okay. No.
powiedziały, żebym tam nie szedł, więc nie będę szedł, nie. Myją się mamy. How about there? It's okay I go there? Yeah. Yeah? Okay. Dobra. There? Okej, pójdę tędy. Problem jest tutaj taki, że oni nie gadają po angielsku. No, Ireland. Hello. Hello. Sorry for disturbing. Selfie? O, tutaj cała dzielnia dzieciaków, zobaczcie. Chyba się boją w ogóle. Hello. Picture. Yeah. I'm taking a video, yeah. I just wanted to see how the life is. I pahawa na a. Wala koka sabot. Gamay Visaya, gamay kayo. Ikaw na usa. Ikaw na. Yeah, just alone, yeah. Mag-iglesia pa ako itong Visaya. Magape. Magape. Kape. Ibiyam iba kaya. I stopped drinking coffee 1 week ago. Headache. Hindi mi kasabot mag English. Ah, hindi kasabot English. Okay. Bisaya. Bisaya lang. So maybe I speak Polish. My language, Polish. Polish, it sounds like that. Nazywam się Damian, przyjechałem z Polski. Bardzo miło mi was zobaczyć. Wyglądacie spoko. Wyglądacie na bardzo szczęśliwych. That's how my... Polish. So, kumusta? Okay. Lipaj? Lipaj. Gutom. Pirmi gutom, Filipino. Tell me anytime. Hungry. Okay. I go there to see what's there. Yeah. Bye-bye. See you. Tutaj zobaczcie, sprzedają jakieś rzeczy, jedzenie można sobie tutaj kupić, sklepik malutki, tutaj też jest sklepik malutki. Bo trochę chyba. Nikt tutaj w masce nie chodzi. Zobaczcie. Kumusta? It's okay? Anyone speak English? Who speak English? Can you talk a little? What? About this community here. Like you are all from Mindanao or you are from Bohol? Bohol. You are all Boholano people, yeah? Here. Okay. Because so you are not Bajau. No Bajau. Okay, because someone told me that there is Bajau here. Ah, okay. That's why you speak English, because you are not Bajau, you are from Boholano. Okay, but they are from Mindanao, yeah? Yes. Not all. Not all. So why, if you can tell me, why they coming here? Why they not stay in Mindanao? Travel. Like it's better here than there? Okay. Their families here, yeah? Okay. People from Mindanao have a families here and then travel here, yeah, to stay here. Okay. Okay. Sam.
Naroy tapos tayo na pagkakasin. Alam pa rin ama. Arate kita na. Zobaczcie na ten dom tam, jak to wygląda. Ale co ciekawe, tak? Zawsze przychodząc w takie miejsca są mega szczęśliwi ludzie. Błąd popełniłem taki, że rozdałem te ciuchy po prostu pierwszym tutaj napotkanym ludziom. Znaczy błąd, nie błąd w sumie. Bo to myślę, jak widzieliście, jak się rzucili, to widocznie zapotrzebowanie przepotężne, ale myślałem, że tam też będzie bardzo... Hello. Tam wśród tych ludzi na wodzie mieszkających, myślę, że tam przepotężne. See you next time, yeah? Thank you so much. Bring your sushi. Because my children. Okay, thank you so much. Thank you so much, thank you very much. Zostawiłem kluczyki w stacyjce tutaj, bo nie wiedziałem, że tam pójdę, później zapomniałem. No i gościu mi schował i powiedział, oddał mi teraz kluczyki. Mega zachowanie na takiej dzielnicy, wyobraźcie sobie. Dobra, nic nie zginęło, elegancko. Dobra, to zaraz wam powiem przemyślenia na temat ostatnich komentarzy. No szok. Jestem w domu, film zedytowałem i co, no szok, po prostu szok, jak mogą ludzie żyć w takich warunkach i to jest dla nich normalne. Dobra, to już zostawiam każdemu do przemyślenia sobie i tam jakieś oceny co do ostatnich komentarzy. Naprawdę nie przejmuję się za bardzo takimi bzdurnymi komentarzami. Oczywiście biorę pod uwagę to, że nie wszystkim moja muzyka może się podobać i zastanawiam się nad tym, czy faktycznie nie zrobić tak, żeby piosenek nie wrzucać na inny kanał, tam gdzie jest ta piosenka pierwsza z Turbokotem. Ona ma już prawie, nie prawie, ona ma 80 tysięcy wyświetleń, więc na kanał, który ma
kilka tysięcy subskrypcji i tylko jeden kawałek, 80 tysięcy wyświetleń, myślę, że to jest całkiem dobry wynik w miarę. Bez wytwórni, bez niczego tak naprawdę. Wszystko sam. Dzięki wszystkim tym, którzy wspierali mnie, pomimo tych wszystkich złych komentarzy, bo było dużo prywatnych wiadomości, ludzi, którzy mówią, że czekają na płytę jednak, że moja muzyka im się bardzo podoba. Takich ludzi jest tak naprawdę więcej. Ja myślę, że to zostało tak źle odebrane, bo właśnie to przemyślenie w sumie najważniejsze, czyli clickbait, jaki zrobiłem, dlaczego zostawiła mnie Leja, czyli trochę taka dramaturgia i pewnie wszyscy byliście w szoku, o co chodzi, a tu nagle wciskam wam na siłę swoją piosenkę, która była powiedzmy 1,5 minuty bez refrenu. Ja naprawdę uważam, że ta piosenka jest dobra, ale dobra, nieważne już teraz, jak będzie cała, wrzucę ją najprawdopodobniej na tamten kanał. W ogóle dajcie znać, co uważacie, że powinienem zrobić, jeśli chodzi o muzykę. Czy wrzucać piosenki tylko i wyłącznie na tamten kanał, Damian Drazek? No i oczywiście tam, powiedzmy, przekierowywać na tamten kanał, mówić wam, słuchajcie, jest nowa piosenka, puścić powiedzmy 0,5 minuty. Czy wrzucać i tu, i tam? To też by było ciekawe zobaczyć, jakie będą wyświetlenia tutaj, a jakie będą tam. Oczywiście zrobię i tak jak ja uważam, ale ciekaw jestem waszego zdania, a tak naprawdę ja w sumie nie wiem, co zrobić do końca na tą chwilę. No wrzuciłem tam tylko jedną piosenkę i ona ma dużo większe wyświetlenia niż wszystkie te piosenki, które wrzucałem tutaj, na ten kanał Ucieczki do Raju, więc zastanawiam się, czy to ma sens, no bo jeżeli tam mam, nie wiem ile tam jest subskrypcji, 5000, 4 powiedzmy, a piosenka ma 80 tysięcy wyświetleń, a tutaj mam subskrypcji ponad 100 tysięcy, a piosenki mają wyświetleń po 30 tysięcy powiedzmy, no to całkiem możliwe, że tamten kanał jest bardziej promowany przez YouTube. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ogólnie to jest niedziela i robiłem wszystko na ostatnią chwilę, bo byłem chory. Nie od waszych komentarzy, nie obraziłem się też na te komentarze ani nic. Po prostu w sobotę już, od tamtej soboty jestem chory do tej pory. Dzisiaj pierwszy dzień, dlatego ten odcinek zrobiłem na ostatnią chwilę. Nawet się przymusiłem, żeby wyjść i go zrobić, pomimo tego, że tak średnio się jeszcze czuję. Głowa mnie boli przede wszystkim. Przestałem pić kawę. Wtedy jak zachorowałem, przestałem pić kawę. Po kilku dniach się poczułem trochę lepiej, ale od powiedzmy środy, no tak mnie łeb trzaska, że w szoku jestem. A przestałem pić kawę i chcę jakby przestać pić kawę, a pierwsze symptomy, jakie są w związku z odstawieniem kawy, z tego co czytałem, to właśnie ból głowy. No dobra, nieważne. Słuchajcie, chcę powiedzieć tyle. Jak będzie auto, to będą daily vlogi. I przemyślałem to sobie i chcę skupić się w dużej mierze na rozwoju kanału, bo muzyki mam dosyć sporo i teraz muszę sobie, ja mogę jeździć i ją sobie szlifować, gdzieś tam miksować i tak dalej. Ja mam nagranych piosenek na płytę już praktycznie całą tak naprawdę. Mógłbym dogrywać cały czas, wymyślać nowe piosenki, ale to po prostu będzie na kolejną płytę. A wiem, że ludzie też jacyś czekają, były preordery, muszę się z tego rozliczyć. Także będą daily vlogi, jak już będzie auto, dlatego gorąco namawiam po raz kolejny i w każdym odcinku będę do tego, żebyście się do tego auta dorzucili. Już niedużo brakuje, jeszcze są osoby, które mi pomagają gdzieś tam poza tą zbiórką, pomogą, powiedziały. Więc za niedługo wyruszymy w trasę, najpierw po Bocholu, z czego będą codzienne vlogi. Później najprawdopodobniej pojedziemy rozliczyć zbiórkę do Dumaguete, tą dla bezdomnych dzieci. No i trochę pojeździmy, myślę, po Negros i będziemy, myślę, zwiedzać całe Filipiny. Taki jest plan w sumie, żeby pojeździć po Filipinach autem i od wyspy do wyspy. Nie wiem, jak długo mi się uda kręcić daily vlogi, ale na tą chwilę mam założenie takie, że 3 miesiące spróbuję i wiem, że w trasie nie będzie to takie trudne, bo po prostu jeżdżenie codziennie w nowych miejscach lub nawet nie codzienne, ale przemieszczanie się nawet co kilka dni w nowe miejsca, to daje bardzo dużo materiału, nie trzeba po prostu zastanawiać się na tym, okej, dobra, co ja mam wymyślić na dzisiaj, gdzie pojechać, tu już wszystko pokazałem, na siłę się zmuszać do takich rzeczy, więc w podróży to jest zupełnie inne flow, jeśli chodzi o kręcenie. Chcę zobaczyć, jak kanał zacznie się rozwijać. No i też dać wam dużo więcej materiału sobie, dużo więcej pracy, którą kocham. A muzyka cały czas będzie, to nie jest tak, że poddaję się.
Płyta jest w przygotowaniu. No i tyle. Zbiórka na auto trwa. Link poniżej. Trzymajcie się. Dzięki wszystkim wspierającym. Największe podziękowanie dla Wojtka Zatuszka z projektu Zbuduj Sam Dom, który wsparł mnie kwotą, z tego co wiem, na tą chwilę 1000 zł, dlatego chciałem się odwdzięczyć i sprawdźcie jego projekt, jeżeli ktoś chce sobie sam zbudować dom lub jest zainteresowany tą tematyką, to Zbuduj Sam Dom, tak się nazywa na YouTubie, link będzie poniżej, wpadajcie do niego na kanał. Dzięki wielkie, Wojtek. Tak, Wojtek. Sprawdziłem, czy na pewno Wojtek. Trzymajcie się. Hejo.